Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I tak, idziemy dzisiaj oczywiście sobie robić kolejne misje, co nie? Ale tak, jak ja mówiłem, miałem sobie porządkować od kolejności, co nie? Tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku. Chyba tak mówiłem. Chyba. Dobra, mniejsza o to. Zrobimy sobie najpierw dzisiaj rozgrywki? Nie. Aha, sugerowany poziom 30. Serio? Dobra. Kurde, trochę powiem wam, jestem przeziemiony w ogóle dzisiaj, w tym dniu. Jest to 3 grudzień. Wy to będziecie oglądać troszeczkę później, co nie? Ale jestem przeziemiony i mogę być już w danym dniu, jak prześlę ten odcinek, będę już pewnie zdrowy, ale kto wie. Próbuję właśnie nagrywać, wiecie, coś na zapas też. Ale miałem nie nagrywać, co nie? Tak sobie pomyślałem, że chciałem oglądać walkę, wiecie, Popka z Pudzianem. Ale powiem wam, że znaczy miałem oglądać te walki, co zaczęły się. Znaczy, co ja to plotę? Inaczej. Bo dopiero 23, co nie walczą. Ale jest teraz 22:11, może zdążę jeszcze przed tym skończyć odcinek przed Dowalko i ich. Bo powiem wam tak, do tej pory jak oglądam, znaczy tak patrzyłem sobie na te, wiecie, streamy z tej walki, co nie, KSW, czy jakoś jak się mówi, co nie. Powiem wam tak, na YouTubie tak zablokowali, wiecie, prawa autorskie, roszczenie, czy jakoś tak się mówi, co nie, mniejsza o to, co nie. Na drugiej stronie też zablokowało coś. Wiecie, na każdej stronie blokują, kurde, skurczybyki. A to kosztuje ponad 4 dychy, co nie ta walka. Nie wiem dlaczego tyle, ale. Ale tak. Czekajcie, tu mamy właśnie jeszcze. O właśnie, czekajcie, chwila. O kurde, 3500 metrów. What the fuck, serio? Dobra. Chwila. A to Nidas, Nidas daleko będzie ten Nidas, 854. Czekajcie, to a to 675, troszeczkę bliżej, co nie? Ale też daleko z pioruny. Dobra, zaraz popowiadam wam jeszcze o tych walkach. Znaczy nie o walkach, tylko o tych streamach, co nie? Jak, gdzie są. Na pewno jest na takiej jednej stronie. Znaczy był, co nie, bo to już będzie, wiecie, kolejnego, znaczy to będzie już minie z 2 tygodnie, jak nie wiem, co nie, od tej walki. To były na ruskiej stronie, ale to za późno. Dobra, które nam wyjść? Tędy mamy iść, tak? Dobra. Ja będę tak próbował mało gadać w ogóle w tym odcinku, ale będę coś tam próbował mówić, co nie? Żeby się wam nie nudziło za bardzo. Troszeczkę będę gadał, troszeczkę nie, co nie, bo powiem wam, masakra. Masakra w ogóle z chorowaniem. To jest najgorsze, że taka istnieje w ogóle w życiu. Ale powiem wam tak, że w tym roku powiem wam, mało jestem chory. Byłem jakoś chory, pamiętam, w tym roku, a to trochę, to nie jest tydzień może byłem chory. Bo tu, o Jezu, się. Bo w tym miesiącu to dopiero 3 dni jestem, co nie, chory. Znaczy, dzisiaj jest trzeci, wiecie. Bo dzisiaj, ja wiem, że plot jakieś głupoty dzisiaj, ale wy to będziecie oglądać troszeczkę później. Ja będę, co nie, wyzdrowiały już na pewno, może. Ale choruję chyba za 2 dni już dopiero, co nie? Jakoś tak. Co nie? Ale plot jakieś głupoty, co nie? Pewnie. Tak jak każdy. Ale mniejsze o to. Dobra, którędy to iść teraz? Kurczę, bo tu powiem wam tak. Nie wiadomo gdzie iść. Szczerze tak mówiąc. Co jeszcze miałem mówić? Co ja miałem jeszcze mówić na temat tych walk jeszcze?
Sam nie wiem. Ale nie. A mniejsza o to już. Już chyba nic nie będę mówił na temat tych walk. Ale powiem wam szczerze tak. Mogłem nie mówić na temat tego, co nie, bo i tak. Jak teraz nagrywam ten odcinek, tak jakby pomyślałem teraz, że po co ja wam mówić mam informacje, które i tak się pojawią dopiero na moim kanale, dopiero za 2 tygodnie jakoś. Jak Ale kurde, nie mogę tego, powiem wam, nie umiem teraz się wysłowić, powiem wam, wiecie, na ten temat. Za bardzo, powiem wam, kurczę, za bardzo, nie wiem, po co ja to mówię, takie informacje, które będą dopiero, pojawią się dopiero za 2 tygodnie jakoś, tak i tak, będzie to, jak to się mówi, przeszłość, przyszłość, przeszłości, dobrze mówię? Przyszłość to jest, co przyjdzie, dobrze mówię? Czekajcie, bo ja już jestem, kurde, w ogóle jestem troszeczkę przeziębiony, wiecie, głowa mnie boli jeszcze na dodatek w tej chwili, ale kurde, powiem wam już sam. Ej, ty! Ale padły, widzieliście? Kurde. Ale skurczybyki, powiem wam. Ale dobre są skubane. Ale nie odjęli, skurczybyki, no wpieruny. A masz, dziadzie ty. Wiecie co? O, co to się działo? Co to się stanęło się? Trzech jakiś gości idzie tu do mnie. Co to jest? Czyżby to jacyś ludzie z miasta przyszli? Tartak, o proszę, widzicie? Uratowałem ludzi. Znaczy nie ludzi, tylko ten tartak uratowałem. Bardzo ładnie. Dobrze, dobrze, wiem. Ale to fajne, że fajna rzecz jest oto. W ogóle. To takie oczyszczanie, co nie, tych takich miejsc fajnych. A, czekajcie, zaraz. Chwila. Bym zapomniał, kurde. Do 7 rano. Co nie wciągać. Bo nie mam przy sobie teraz chusteczki, co nie bym się wysmarkał, ale mniejsza o to. I nie mam. I nie chcę tak za bardzo, wiecie, wciągać, co nie? Wiem, że to brzmi jakoś jak dziwnie wciągać, ale. Nie myślcie, że to coś, to nie, co innego. Ale. Co tam? Też mniejsza o to. Dobra, jak tu wejść od tych w ogóle do tych ruin, jak mam wejść tutaj, kurczę. Trochę dziwna droga, powiem wam. A, tutaj są. Oj, 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 oj. O co tu chodzi? Jak mam, kurde, znajdź obozowisko? Mam. Jak się pali, kurde. Chodź tu, skurczybyku. A ty. Jesteś niedobry. Ale pięknie. No, kurde, jak cię ciachnę zaraz, to cię ciachnę. Wiesz o tym? Gdy ziomuś. Ten to mocny jest skubaniec. Chodź tu. Hehehe, pali się. Dobrze. Bardzo ładnie. A masz. Poszukaj miecza Kuliu w obozie bandytów. O proszę. Mam chyba. O, dziennik rabusia wezmę sobie. Czekajcie. Oni mieli tutaj obóz, tak? Czekajcie, co to jest? Dziennik rabusia. Jesteś tłusty jak. Czekajcie. Co? Poszukaj złodziei. Ale mi chodzi nie tu. Piąta esencja.
Ojeju. Ale czekajcie, bo tu każą mi znaleźć. A, tu znalazłem, tak? Dobra, okej. Już znalazłem ten mieczyk jednak. Dobra, okej, idziemy dalej. Czekajcie. Gdzie to jest daleko? Troszeczkę, czy jak? Czy jak to co drogo jest? Tak daleko? Dobra. Wiecie, czym się zajmiemy w kolejnym odcinku? Tak myślę sobie, że... Co? Dwie misje mamy już? Kurczę. Powiem wam tak. Tak szczerze mówiąc. Jak wrócimy ze Skellige, porobimy sobie misje, porobimy sobie zaległe. Ale nie. Czekajcie, bo my chyba mamy już zrobione wszystkie misje. A, zostało mi jeszcze to do zrobienia. To zostało mi do zrobienia. Aha. Walka z Georgiem co? A, z Georgusem. Pokonaj Cygana, zmierz się z kapitanem. Aha, okej. Tutaj jeszcze coś tam zostało. I chyba tylko tyle, bo tego się nie bawię, powiem. Nie bawię się w gwint, co nie? Bo i tak nie umiem grać w to. O, widzę, że tu nam dost... Wow, kurde, ale mamy jeszcze... Co? Zlecenia wiedźmińskie. Dlaczego ja nie zrobiłem tych wiedźmińskich? O kurde. Co? Czekajcie. Coś mi tu nie halo. Chociaż to są? Aha, dobra. Okej. A to jest, gdzie to jest? Tutaj? Tu jest badaj podziemia. What? Serio? Tu jest tutaj ten schemat szkoły kota? O proszę, moi drodzy, bardzo fajnie. Wow, powiem wam, że wszystkie misje na Skellige wykonam. Na 100%. Ale to jest Novigrad. Czego tu pisze Novigrad? Zamiast coś innego. What? Troszeczkę dziwne, powiem wam. Bo do tej pory mamy 4 zadania niezrobione. Powiem wam mało. Wyjątkowo jednak. Dobra, idziemy szukać tych złodziei jeszcze w tym starym forcie. Ale nie, powiem wam tak, że... Poczekajcie, ile nam jeszcze tu zostało tych tablic ogłoszeniowych? Raz, dwa, trzy, cztery. Bo razem jest 7 aż, ta? O kurde, powiem wam, dużo tych tablic jest. Tu jest jedna. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czekajcie, tu mamy raz, 4, 5, 6, 7. A, tu jeszcze jedna, okej. Będę wiedział już teraz. Bo nie ogarnąłem tamtego jeszcze miejsca, co nie tej takie wysepki. Powiem wam, że wszystkie misje wykonam, tak myślę, na Skellige, co nie? Bo tak to bym nie chciał mieć, kurczę, powiem wam, niezakończonych znowu, znaczy nieudanych. O to mi chodzi, co nie? Tak to jest, kurczę, powiem wam, nie byłoby fajnie, co nie? Gdyby wszystkie misje były niezrobione. Czy większość, ale i tak większość mamy, powiem wam, zakończonych, co nie? Dobrze. Pomyślnie. Powiem wam, że w Gotiku miałem niezrobionych bardzo dużo misji, ale powiem wam, że nie wiedziałem nawet, gdzie ich szukać. Myślałem, że wszystkie poszukam, co nie? W Gotiku, co nie, mowa teraz, ale jednak mi się nie udało, co nie? Ale i tak mi się udało, powiem wam, większość zrobić pobocznych zadań, bo... przyznam się, że chciałem jak najszybciej skończyć tę serię, co nie? Bo byliśmy już... Wiecie, to była chyba ostatnia świątynia, co nie? Mora Sul. I chciałem jak najszybciej, co nie? I wtedy właśnie chciałem już... Wiecie, jeszcze być w tym, w Valshedim, co nie, wtedy. I chciałem, wiecie, szybko, co nie, zrobić to. W ogóle te rzeczy, co nie, jeszcze na pustyni. I co ja tam jeszcze robiłem? A, i tam niepotrzebnie właśnie użyłem kodów, co nie. Ale tu już, wiecie, tu już minęło prawie 2 miesiące od tamtej serii, co nie. Prawie. Jakoś tak. Mniej więcej. Rano od kłów i pazurów na całym ciele, ale to już ślady żerowania. U. Zginął od uderzenia w głowę. Co my tu mamy?
Co to jest? Co to jest? Co to jest ten morwód? Kurde, co to jest? Zabij biesa. Jezusie, co? Ludzie, co to jest? Co to jest za misja? 29. Oj nie bawimy się w to, nie, potem nie brałem tą misji, ale dobra. Nie, ja się w to nie bawię na razie, nie ma mowy, nie. Kurde, nie widziałem, że to jest kolejny boss jakiś. Jezu, ale żem wpadł, co nie, jak śliwka w kąpę, tak się mówi, co nie. Powiedzenie jest takie. Nie, serio, kurde, wpadłem jak śliwka w kąpę, serio, serio. Myślałem, że tu nie ma żadnego bossa, tu jest jednak jakiś morwód. A to jest bies chyba, bies. Chyba atakowaliśmy już kiedyś go, ale w tej chwili nie pamiętam już, czy atakowaliśmy go, czy nie. Ale chyba nie. Nie, bo my tak, atakowaliśmy na pewno gryfa na 100%. Na pewno gryfa, pamiętam. Na początku jeszcze z Wezemirem. Pamiętam wtedy. Chodź tu, wilku. Padłeś, śmieć. Dobra, idziemy dalej. Pamiętam, że atakowaliśmy tego, jak to się nazywa? Gryfa. Później był na pewno... co tam było dalej? Smok? Nie smok, tylko inaczej to się nazywało jakoś. Nie pamiętam w tej chwili, powiem wam szczerze. Nie smok, nie. Co to jest za jakieś zadanie mamy? Peter. Co się stało? Co się kurwa stało, że spa... Nie jęcz, Peter, bo aż wstyd. W najgorszym razie Henryk wystruga ci... Stary ole ma wszy, ślini się i śmierdzi i na to też nie... Jak to się stało, że spadłeś? Jak to się stało, że spadłeś? Chcieliśmy rozpalić ognisko, ta... No to się chyba udało. Udało. Tylko ogień buchnął tak szybko, że... I tak miał szczęście, upadając z tej wysokości. Jaskółcze ziele powinno pomóc. Noga ci się od tego nie zrośnie, ale przynajmniej będzie trochę mniej bolało. Dobrze, że miałem. W moim przypadku to już... Zamknij się i po... Dzięki jeszcze raz. No, nie ma za co. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Pamiętam, kurde. Się oglądało kiedyś, to nie Koziołka Matołka. Kurde, powiem wam... Dzieciństwo przypomina mi się. Kurcze, serio. Oglądało się na pewno tego, jak to się nazywa. Misia Uszatka. Kogo tam jeszcze? Kiedyś jeszcze jak się było, wiecie, dzieckiem. Tego. Jak on się nazywa? Haneczka i... Czekajcie, jak on się nazywał ten... To była bodajże czeska bajka. Haneczka i... Kurde, na końcu słowa mam to jego imię, tego bohatera, albo tego jeszcze, Koziołka Matołka to już mówiłem, Misia Uszatka, jeszcze tego, Baltazar Gąbka, o, ale powiem wam, że ta bajka mi się tak, średnio mi się podobała, co nie, w ogóle, nie podobała mi się ta bajka, w ogóle. Najbardziej tylko Koziołek Matołek, pamiętam jeszcze się oglądało, pamiętam na kasety UHS. Jeszcze dawno temu. Co tam się jeszcze oglądało? Kochany Urwis jeszcze, wiecie, jak się dzieckiem było, też fajny film. Też na kasety, wiecie, na magnetowid, czy jakoś tak się to mówi teraz. Takich rzeczy, powiem, już teraz nie ma. Kurczę. Też w ogóle fajny film, Kochany Urwis. Jak to było? Z pierwszej klasy do szóstej zdał. Pamiętam to, kurczę, jeszcze. Pamiętam. Takich filmów się nie zapomina, ale powiem wam, że my, kurczę, chodzimy do jakiejś góry, kurczę. Góra normalnie tutaj jest. Ale dobra, okej, kurde, takie... Powiem wam, tereny już takie zimne, aż mi się zimno robi już. Co? Hehe, chciałeś trafić we mnie. Co nie? A masz dziadzie ty.
A się pali, głupi, ja pierdzielę. Dobra, wszyscy zabici chyba. Co nie? Szukaj miecza Kuliu. Dziwne. Tu coś? Przeczytaj dziennik, V. Mam dwieście, kurde, dobro i zło. No, czy o tej złej? Z Gimrem? Myślałem, że Girm. Do Lugosa przyjął nas jako na kozę z oczami siłem i miodem. Aha. Wow. Dziwne. Dobra. Okej, okay, poszukaj złodziei w pobliżu cmentarzyska wielu rybów. Proszę. My tu kurde zjedzimy prawie całe Skellige. Nie, powiem wam, że sądzę, że mi się te tereny podobają na Skellige. Praktycznie takie same jak Velen były. Ale też dużo drzew jest. Tylko tu dali jeszcze, wiecie co? Te góry takie zimowe, fajne. Ojeju, jak daleko, kurczę, ja chyba sobie płotkę wezmę, mi się tak wydaje w tej chwili. Nie będę szedł piechotą ponad 1500 metrów w piruny. No chodź tu, płotka, kurde, rusz ten tyłek. Ojeju. No chodź tu. Czego wyś się zaklinowała w tych głupich krzakach w piruny? Jedź, płotka. No jedź, dobra. Nie, wolę, powiem wam... Co? Czego mi się tu droga pomyliła? No dobra, okej. No kurde, skacz. Myślałem, że ci się uda skoczyć w Geraldzie. Za drugim razem też. Dobra, troszeczkę szybciej teraz. Bo trochę daleko jeszcze jest, to nie 1300 metrów ponad. Mam nadzieję, że tu już jest ostatnie takie zaktualizowane zadanie. Znaczy zaktualizowane... Znaczy taka... Nazwa. Znaczy nazwa tego... Ejeju. Kolejna część zadania, co nie? O, mi chodzi o to. Mi chodzi, co nie? Czekajcie, tam był jakiś... Chyba bandyci. Tak jest. Chodźcie tu. A ty skurczybyku. Dobra. A ty skurczybyku. Co za skurczybyki, no w pieruny. Jaraj się w pieruny, kurde. Bardzo dobrze, bardzo pięknie, elegancja Francja, dobra. Tu ktoś był przed chwilą, a nie, jak dobrze pamiętam. Czy nie? Dziwne. Chyba go zabili. Ale dobra. Co ja poradzę na to? Dobra. Dobra, okej, idziemy dalej. Płotka, chodź tu. Chodź tu, płotka, chodź tu. Lecimy dalej oczywiście. Zobaczymy co jeszcze nas tu, znaczy w ogóle co tu zobaczymy jeszcze po drodze, co nie? Jestem ciekaw. Kolejne jakieś kurde wrogowie, powiem wam, w lesie są, ale nie atakujemy ich na razie. Czekajcie, sobie tu zwiększę jeszcze życia, sobie dodam, żebyśmy się dodały do końca, co nie? Bo tak to nie ma sensu w ogóle walki, co nie? Z połową żyć. Bo to nie wiadomo co tu może nas jeszcze, wiecie, co nas tu może zaatakować po drodze, co nie? Przecież. O, w sam raz życia mi się dodały się do końca praktycznie. Tędy? Kurde, prawie tereny jak w Nowigradzie praktycznie, ale tu powiem wam, że jest więcej takich kolorów zieleni, co nie? Tam były takie, to też zieleń, ale mniej troszeczkę było, co nie? Tak mi się wydaje, porównując, ale mogę się mylić teraz. Dobra, którędy teraz? Taka dziwna droga, powiem wam, jest tutaj. Dobra, ale tu już jest bliziutko praktycznie. Guy Gedenate. Jakiś guy mamy, kurczę. Dobra.
Okej, jeszcze troszeczkę tych metrów jest jeszcze, ale już bliziutko jesteśmy. Ale powiem wam, że daleko każą nam jechać w ogóle. Biały wilk! Słabi są. Ty, skurczobyku, ty. Dobra, bliziutko jest. Pójdziemy sobie tędy. Tylko żeby nie skoczyć tak za bardzo. Żeby się nie zabić od razu, co nie? Dobra, powoli, powoli, powoli. Powoli! Powoli, Geralt. Powoli tutaj. Powoli! Snowboard! Fajnie, kur... Ale wilk! Kurde, wilki mnie zobaczyły pewnie, albo i nie. Uhu! Dobra, jeszcze trochę. Ale pięknie się ale pięknie zjeżdżamy, co nie? Dobra, okej, jesteśmy na miejscu już. Tylko dwóch jest! Dużo? Kurde. Normalnie ich dużo tutaj jest. No kurde, co jest? Tam ktoś jest. Ale pięknie. Uja! Nie, 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 tylko nie to. Nie, proszę cię, nie, nie. Nie, kurde. Jakieś ostatnie słowa. Nie, proszę, nie. Nie, bo mnie zabiją, w pieruny. Skurczybyki. Bardzo dobrze. Kurde, spaduwa. No chodź tu. Ucieka, kurde, skurczybyk. Oni tu nie wejdą chyba. No co? Ale mu się życie odejmują. Bardzo pięknie. Jeszcze mu odejmują się? A ty skurczybyk. Bardzo pięknie. Dobrze. Dobra, jeszcze raz. No nie! Nie, 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 spaduwa, 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 Geralt, kurde. Ja nie chcę, żebyś się zabił drazu w piruny. Wow, kurde, ale farta miałem, fuck. Wkurzasz mi, ziomuś, dobra, pięknie. Bardzo pięknie. I ten ostatni miał chyba ten. Mam. Zwróć kuliu do Olafa, strażnik. Skartrolde. Jezu, wczytałem Skermoren. Jezu. Się myla, powiem wam tę nazwa. Trolde Kermoren. To takie same praktycznie jest początek, co nie? Dobra, co my tu mamy jeszcze? Czekajcie, zanim... Ej, właśnie. Czekajcie, co my tu wyrzucimy? To wyrzucimy sobie i weźmiemy sobie może coś do jedzenia przecież. Czekajcie, jadalne. Nie, tego nie. No właśnie, tak. Tak i tak, dobra. Dobra. F. Ojej. Dobra, okej. Czekajcie, tu mamy drogowskaz, co nie? Właśnie. Szybka podróż. I oczywiście do portu pod Kertrolde. Po co mam jak to iść jest tyle metrów, co nie, już jesteśmy praktycznie pod na miejscu. Dobra, co my tu mamy? Bjorg. Porozmawiamy z nim sobie. Słuchaj, Wiedźminie, mamy tu problem z Muire Diebel, z utopcami. Problem... Mów, o co chodzi właśnie. Niech zgadnę, Rwon... Żeby tylko... Diabel... Dziwne. Ruryk, mój uczeń. Ruryk. Był na łodzi, na którą Muire Diebel napadł.
Jest też Tobe, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz. Przyjmuję zlecenie oczywiście. Przyjmuję to zlecenie. Dobra. Dobra, to później zrobimy. Na razie... Co jest? Myślałem, że ktoś mnie atakuje. Jezu, ale się dygłem. Ale się dygłem, panie wam. Jeju. Bez kitu. Gdzie mam w ogóle iść? Kurde, nie chcę tam iść. Zwróć kulio. Czekajcie, gdzie to trzeba iść? Chwila, bo to jest... czekajcie. Czekajcie, to nie trzeba iść przypadkiem do... Tędy! Właśnie. Bo tam chyba jest jeszcze jakaś droga podajże tam dalej, co nie? Tak jest, tędy, dobra, okej. Tędy? Dziwna droga, panie mam. Chyba tędy. A, no tak, bo tu zamek jest ten. Znaczy, nie zamek, tylko te... Jak to się nazywa? Nie, ochronne. Poczekam, niech oni przejdą troszeczkę. To przyjaciel Jarla. Może przyjechał w gościnę. Pewnie, że w gościnę, pewnie. Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napotoczył. Oj. Kurde. A jest tu. O, Olaf? Jest. O co chodzi? Odzyskałem miecz Kuliu. Mam waszą zgubę. Kuliu? Rej, niech będą dzień. Na północy wyspy, przy cmentarzysku wielorybów. Nie pytaj, skąd się tam wziął. Historia. W każdym razie nie musisz się martwić o złodziei. Nic. Zasłużyłeś na nagrodę. Aj. Okej, co dostałem? Miecz rodowy, o proszę. Dobra, na razie tego nie. Broń celowa. Nie, tu nie jest to. Czekajcie, my nie mamy przypadkiem tego miecza już? Buzdygan? Okej, zadanie zakończone, bardzo pięknie. Otrzymano, ale dużo punktów. Dobra, na razie tego nie robimy, powiem wam tych... Tych głównych, tylko sobie zrobimy jeszcze... Tylko nam się nie uda tego zrobić dzisiaj. A czekajcie, tam jest jakiś przypadkiem... jak to się nazywa? Tutaj... Aha, dobra. Okej. Aha, dobra. Dobra, na Faroe, okej. To mamy tutaj, czekajcie, zaraz. Zejdziemy tu sobie po... Drogoskazu. Ole, daleko, 3300 metrów. Ja pierdziule. Kurde, daleko, powiem wam. Ale nie, zaraz poszukamy... O, tu jakieś zadanie mamy kolejne. Kurczę, ile mamy zadań dostępnych? Jedno. Jedno tylko? O, proszę. Czekajcie, zejdziemy sobie tędy i tam pójdziemy do tego drogowskazu i pójdziemy do... Do tego... Hammonda. Nie, oczukamy go. Może. Znaczy, tylko chyba pójdziemy już do tego miejsca, bo chyba nie odszukam go dzisiaj jeszcze w tym odcinku. Bo troszeczkę już trwa ten odcinek. Dobra, gdzie jest ten drogowskaz? Oj, przepraszam. Dobra. I tu lecimy oczywiście, co nie? Na Faroe, wieś Harviken. Od handlarzy ze Skligę możesz kupić mapy poszczególnych wysp. O proszę. Ale nie, no takie coś się nie bawię, co nie przecież. Czekajcie, jestem ciekaw, ile mam kasy. 137? Czego tak mało? O, czekajcie, kurde. Ajajajajaj, czego ja mam ten pancerz? Kurde, ja zapomniałam się przebrać. Ej. Dobra, zaraz. Ojeju, niepotrzebnie. Ajajajajajajaj. Kurde, co ja zrobiłem? Zapomniałem się przebrać. Ej. Kurde, ja zapomniałem się przebrać jeszcze z tego, wiecie, z tego spotkania, co nie? Z tym, z kim to? Z Jarlem chyba, dobrze mówię? Chyba tak, ale mniejsza o to już. Zapomniałem się przebrać. Ej, dobra, w kolejnym odcinku pójdziemy tam spokojnie. Może nie zapomnę. A jak zapomnę, może też się nic nie stanie. Ale nie, trzeba będzie się przebrać, bo tam to jest lepsze, co nie będzie mniej. Będą mi mniej atakować. Odejmować znaczy tych obrażeń, co nie.
Co to jest? Czyżby to był... Jezu, co to jest? Ja pierdziele, co to jest? Co to jest? Ja pierdziele. Jakiś, kurde, troll. Troll chyba. Albo ogry. Szybciej chyba ogry, mi się wydaje, na tych... Na tych wyspach jest klik. Boże, co to za potwory tu są? Jeju. Boję się, powiem wam, tej wyspy. Myślałem, że to tak łatwo będzie, a tu jednak, kurde, powiem wam, jest wyzwanie jednak. W tych atakowaniu, w tych, jak to? W tych potworach. Czyli oddymowanie potworom, o. Dobra, ile jeszcze? 66, dobra, zobaczymy, czy coś tu w ogóle będzie. Aha, piraty, kurde, widzę, napadli na te miejsce. Nie fajnie. Czego chcesz? Szukam Hammonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić... Modli się. Z tego co mi o nim... Wszyscy, którzy... Kolejne szpice. Zatańczmy. Aha. O, słabi jesteście, powiem wam. Co, kto to rzucił we mnie? Kurde, skurczę, czego nie mogę się myszką ruszyć? Ej, co jest? No kurde, chciałem, chcę w tego. Ej, no co jest, kurde, z wami? Tu ktoś mnie atakuje. Kurde, skurczy byk. Dedaj. Czego mam ustawionego tego pirata? Kurde, skurczy byki w piruny. Ej. Chodźcie tu, chodźcie tu. Bardzo pięknie. Czego mi tu, kurde? A ty skurczy byku, ty. Czego mi nie... Nie, 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 nie. Nie, bo zaraz mi zabiją mnie. F. Nie! Kurde, skurczy byku, ty. Tylko żeby mnie tu nikt nie zaatakował po drodze jeszcze. Na dodatek, w piruny. Ja pierdzielę, co za... Debile. Ktoś tu jest? Macie, kurde, debile. No szkurde. Kurde, głupia kamera w piruny. Kurde, uspokój się, ziomuj, dobra? O, widzę, że się już uspokoiła gra. Padliście, kurde. Padłeś. No i po co ci ta walka była? No, po co ci ta walka była? O, kolejny tam jeszcze jest, kurde, skurczy byk. Chodź tu, chodź tu. A, ty skurczy byku. Ale ich tu jest! Ojeju! Czego ich tak dużo tu jest? Ej, bez kitu. Kurde, więcej ich tu jest z tym. Jak to się nazywa? Czekajcie, jakoś trzeba od tyłu ich... Może się zajmę nimi. Z tym skurczybykiem. Kurde, skurczybyk! Ten skurczybyk mnie atakuje w piruny. Jesus! Dedaj! No! Jezu, ile tu jest? No bez kitu. Dedaj, kurde! Aj ty, jakiś niedobry. Czekajcie, tu ktoś mnie atakuje jeszcze. Dedaj, kurde, ziomuś. Ty też chcesz oberwać? To ciebie też zabiję. Dobra. Jeszcze tu został. Haha, jakiś słaby jesteś.
Kurde, tu jeszcze jeden jest kurczy byk. Masz... Dużo ich tu jest, kurde mole. Ile ich tu jest? Ja pierdziule. Pięknie, dobra. Nie będę zbierał tych rzeczy, bo mi się w ogóle nie nadają w ogóle. Okej. Okay. Ale tych zajęcy jest. Znaczy zająców. O, zajęcy. Kurde, też powiedziałem dobrze. Gdzie jest ta kapliczka? Co my tu mamy? Chyba wiwerny. Tu mamy ścieżkę dalej, dobra, bardzo dobrze. To będzie, nie będziemy się zajmować nimi, co nie? Atakować, chociaż nie będziemy ich. Dobra, gdzie jest ta kapliczka? Gdzie jest ta kapliczka, przy której modli się ten Hammond? Co nie? Chyba tutaj gdzieś, co nie? Na pewno, na 100%. O, jest tu ktoś. Okej. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam. Nie przeszkadzaj sobie. Czego kurwa? A ty... Wow! Ty jesteś Hammond? Szukam Bertrama Taulera. A coś ci kurwa za jeden? Znajomy, jednej twojej znajomej. Szukam Taulera. Komuś w Nowigradzie nie w smak naszej... Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! No chodźcie tam, jeju! Chodźcie, co się będę z wami caskać? Pięknie. Chodź tu. O kurde, co to było? Oj, ty tu jesteś, kurde. A ty skurczy byku. Zaraz go zabijemy jakoś, czekajcie chwilę. Haha, ale żeś oberwał ziomuś, kurde. Bardzo dobrze. Gdzie ten grubas był, czekajcie, tu leży sobie. List. Ja sobie wezmę wszystko, a co tam? Co? W karczmie nigdzie. No dobra. Oj. Czekajcie, tak zrobimy, inaczej, tak i tak. Myślałem, że podczas dobra. Jest tu jakiś drogowskaz? Chyba nie ma tutaj żadnego drogowskazu, kurczę. Okej, dobrze moi drodzy, to spotkamy się oczywiście w kolejnym odcinku z Lambertem i porobimy sobie kolejne misje. I tak myślę, jak mi się skończą te misje, znaczy... pójdziemy sobie, tak myślę sobie poszukiwać, znaczy... popatrzę sobie na te tablice ogłoszeniowe, co nie? Sobie popatrzymy tak z ciekawości, czy coś w ogóle ciekawego jest, czy nie, co nie. Bo tu bardzo dużo jest tego na pewno. Tu mamy przecież 4 ponad, co nie, znaczy 5, sorry. 5 tych tablic, 200 ogłoszeniowych, może jakieś będą te zlecenia. A zobaczymy, czy będę mógł jeszcze wrócić się do tego miejsca, co nie, za jakiś czas na przykład, co nie. Tak, dajmy taki przykład. Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to misje, nie zrobię tych misji, co nie. Ale spróbuję zrobić je wszystkie, chociaż żeby nieudane, ale spróbuję chociaż robić, co nie? Zrobić je. Ale w tej chwili się już z wami żegnam i oczywiście się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!